Witam bardzo serdecznie na kanale Śpimy. Jest to Siema. kanał, który publikuje materiały codziennie od 22 do spania. Możesz sobie puścić i słyszeć Masz rację. tylko nasz głos. Ponadto oglądaj z playlisty, bo jest to bardzo ważne, żeby roi ostrzegający headshot, a nie przewidywał twojego snu. Dzisiaj mamy gościa. Mamy fajnego gościa. Jakiegoś. Dzień dobry, to witam jest gościa. Ten gość, co jest strażakiem, bo mi mówiłeś przed odcinkiem, tylko że mamy cześć, jakiegoś cześć. Gościa, co jest strażakiem. To ty jesteś? Tak, jest. Witam. Możesz się przedstawić. Możesz się przedstawić. Jestem Konrad, jestem strażakiem prewencyjnym w stoczni od jakichś 4 miesięcy, można tak to powiedzieć. I tak samo A co to znaczy należy. Strażakiem prewencyjnym? Wiesz co, strażak prewencyjny to jest coś takiego, że jak na stoczni masz jakieś tam remonty, to zajmuję się tym, żeby nic się nie stało. Tak, o tak, ci powiem, nie? Zajmuję się tak, żeby wszystko było dopilnowane w taki sposób, żeby nic się nie odwaliło, nie? Żeby żadnego ognia nie było. Albo ja mam tak dużo samo, znajomych, żeby... co są też strażakami, ale oni są w jakiejś ochotniczej straży pożarnej po prostu. Znaczy, to ja coś właśnie, innego jest. ja tak samo właśnie, no, jestem w OSP ogólnie, bo zaczęło się od tego, że zrobiłem kursy na OSP, ale z tego OSP jakby zostałem zrekrutowany do tej straży prewencyjnej, nie? Aha, czy to jest wyżej coś, jakie stanowisko, czy to obojętne jest? Znaczy, wiesz co, to jest zupełnie różnicy. Inny zakład pracy, co nie? Aha, okej, w ten sposób. A jak to w ogóle się zaczęło u ciebie? Może tak zapytamy. W sensie, to tak bardziej z nudów, czy bardziej jakaś zajawa? Jak to wyglądało? Wiesz co, powiem ci, tak naprawdę szukałem sobie jakiejś takiej dorywczej roboty, nie? I u mnie właśnie w dzielnicy zaczęła się rekrutacja do OSP. I tam ojciec mnie zaczął cisnąć, że dawaj, weź tam, idź na ten kurs, nie? Zgłoś się i tak dalej. No i tam wysłałem do nich maila z tym, że chcę właśnie tam do nich uczestniczyć. I się okazało, że w ogóle zapomniałem o tym, nie? Że wysłałem tego maila, co najlepsze. No. I koniec końców, jak się okazało, to odezwali się do mnie z powrotem, tylko ja nawet tego nie sprawdziłem. Ale, że mam wujka w tej OSP, to on do mnie zadzwonił i powiedział, że co ja robię, że do nich nie odpisuję, nie? Że nie przychodzę, miałem tam na jakieś spotkanie przyjść do tego OSP. No i wiesz, on tam musiał mnie ustawić, że kurde, że przecież się zgłosiłem, a nawet nie uczestniczę w tym, co miałem uczestniczyć. No i zaczęło się od kursu na OSP, nie? Czyli można powiedzieć, że w sumie ojciec cię zmotywował do tego, dlatego że wujek jest strażakiem też. Czy źle tak się czuję? Tak. Może no też jednak, tak być, wiesz co? U mnie na przykład w rodzinie nikt nie jest strażakiem. I dla mnie to jest taki zawód, który jest dosyć u mnie specyficzny. W rodzinie też, nie, ale dużo... Nie, ja mam dużo strasznie znajomych właśnie u mnie z okolicy, że są właśnie w tej straży. Ale ze Zgierza? No. A może to wynika z tego, że Zgierz jest dosyć małą miejscowością i tam takie zawody trzeba zabukować każdy może zawód, tak. Dlatego. Może tak. Bo to jest z jakiego miasta w ogóle? Jakieś, Wiśnia? Gdyniejsza opcja. Ja jestem z Gdyni. No właśnie, bo stocznia, to dlatego się zastanawiałem. I ile to już? Na ten moment 4 miesiące. Kurs robiłem trochę wcześniej, bo sam kurs trwał dość długo, bo trwał około też jakieś 2 miesiące. Bo to tak wyglądało, że spotykaliśmy się średnio raz w tygodniu. Nas po prostu tam na takie spotkania, tam na początku były teoria, takie, no w sumie, no teoria głównie, nie? A potem po teorii po prostu mieliśmy jakieś tam zajęcia praktyczne i przez ostatni tydzień czy 2 tygodnie kursu mieliśmy tak samo wyjazd do innego miasta na takie testy tak samo, nie? I jak te testy, na czym to polegało? Czy testy w sumie były najcięższym chyba tak naprawdę, bo nie dość, że mieliśmy test teoretyczny, no w sumie on tam był w miarę łatwy, ale mieliśmy osobno jeszcze wyjazd bodajże, nie pamiętam gdzie, ale chodziło tam o testy fizyczne, sprawnościowe. No właśnie sprawnościowe jakieś. Tak, a te testy sprawnościowe chyba były najgorszą częścią kursu, bo polegało to na tym, że mieliśmy na przykład, byliśmy ubrani w Nomexy, czyli to takie wiesz, ubrania strażackie ciężkie, nie? I to waży chyba sporo, co? Tak, właśnie no o to chodzi to głównie. To też chroni trochę, nie? Przed jakimś ogniem czy coś. Tak, tak, tak. One ogólnie tam chronią. Ale oprócz tego masz jeszcze butlę tlenową. I sama butla tlenowa waży strasznie dużo, nie? No to. I podczas tych całych badań sprawnościowych oddychałeś właśnie przez tą butlę tlenową. Miałeś na sobie no maskę ile, całą. Ile to wytrzymuje ta butla? W sensie na ile ona starcza? Wiesz co, musiałem dokładnie sprawdzić, ale to jest tak paręnaście minut, coś takiego. Aha, i okay. Pod koniec, jak już ci tam się kończy tlen w tej butli, to ona zaczyna na przykład gwiszczeć, nie? Żebyś wiedział, że tlen się kończy. A ile jest czasu od czasu gwizdania? Znasz tę teorię? To jest aż tak dobrze, żeby się no, powiem ci, że już sam nie pamiętam, nie? Aha. Bo ale to jest tak ja minuta, nie... 15 minut? Nie, 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 pyta się nie, już nie, na nie, mniej, mniej, mniej. To jest w pojedynczych minutach, nie? To jeszcze bardziej by było coś koło minuty, jak już. Okej. Okay. To jest takie proste ostrzeżenie, żebyś już wiedział, kiedy masz się zbierać, tak?
A jak ja słyszę testy sprawnościowe, to mi się kojarzy poligon wojskowy i wchodzenie po barierkach i w ogóle przeskakiwanie. No tak się I kojarzy, no. to tego typu testy sprawnościowe były, czy to bardziej takie coś na zasadzie czołgania się? Znaczy, nie, to wyglądało tak, że mieliśmy nie dość, że drabinkę, taką nieskończoną, że tak to powiem, czyli ruszać się drabinka w dół, my po niej wchodziliśmy Aha. przez określoną ilość czasu. Mieliśmy rowerek, mieliśmy tak samo taki szybki chód, marsz przez 6 minut i to było chyba najgorsza część, no bo z tym obciążeniem jednak No paru tak, nas, no to tam trochę było jest parę ciężko. dziesięciokilowym nawet, no to u nas było na kursie około 15 osób, no to skończyło się tak, że jedna osoba zemdlała, No a jedna kurde. osoba też nie dokończyła, nie? I też zajął się nią medyk. A oprócz tego mieliśmy tak samo coś takiego jak komorę dymową. Okej. I to jest bardzo podobne, tak jak masz małpi gaj dla dzieci, co nie? Z jakimiś tam przeszkodami i tak No. dalej. Czyli takie kratki tam, w środku masz jakieś przeszkody. Tylko oprócz tego masz na tyle dymu, że na odległość tak naprawdę 1 metra nie widzisz nawet, nie? Ej, to jest nawet Okej. fajny experience, żeby sam bym na to poszedł, tak szczerze. Tak. W sensie, żeby sprawdzić, No. czy dałbym radę. No Fajne. kurwa, ciężko by było, myślę, że w Ale jestem. aktualnym stanie to nie chuj je, po Właśnie, ty prostu się to. przygotowywałeś jakkolwiek do tych testów sprawnościowych, czy to. Powiem ci, ja jakoś nie musiałem, bo jeśli chodzi o kondycję, to nie mam problemów z kondycją, bo w sumie trenowałem piłkę bardzo długo i do teraz w sumie sobie pogrywam. Okej. Aczkolwiek, no największy problem tam był czasem chyba z przeciśnięciem się, nie? Ja jestem w miarę chudy, ale niektóre osoby tam, no trzeba było na przykład zdejmować tą całą butlę tlenową, żeby w ogóle się przecisnąć i samą tą komorę tlenową, tlenową, Boże, komorę dymową byśmy przechodzili w dwie osoby. Mieliśmy sobie nawzajem pomagać. I wiesz, powiedzmy, no ktoś tam musiał zdjąć akurat tą butlę, bo nie mógł się przecisnąć. No to jedna osoba brała tą butlę i wciągała drugą osobę za rękę, co nie? I mieliśmy określony czas, bo po pierwsze ograniczony tlen w butli, a po drugie tak samo musieliśmy ukończyć to w określonym czasie, co nie? I były chyba, no też były bodajże dwie osoby, które koniec końców nie zaliczyły tego i jeśli chciały w ogóle dostać, że tak to powiem, ten certyfikat strażaka, to musiały przystąpić do tego jeszcze raz, nie? W ten sposób. A jak długo trwa takie szkolenie na strażaka? No to trwało łącznie, powiem ci, chyba około 2 miesięcy, może nawet i dłużej. No bo to było tak, że co Okej. tydzień mówię, nie? Spotykaliśmy się, na początku była teoria, potem praktyka, omawialiśmy tak naprawdę różne jakieś taktyki gaszenia pożarów, omawialiśmy wszystkie gaśnice po kolei, omawialiśmy na przykład konkretne sytuacje na drodze, czy w ogóle w terenie, omawialiśmy Gdzieś tak na samo. TikToku, kurwa, oglądałem jakiegoś strażaka, co właśnie pokazywał jakieś różne rodzaje gaśnic i Tak, tak dalej, że on jest jakiś pożar popularny. robił i gasił to różnymi Tak, rzeczami. tak. No, Nie tak myślałeś o założeniu naprawdę, wiesz. TikToka strażackiego? Wiesz co? Nie wiem, ogólnie ja, jeśli chodzi o prowadzenie social mediów, to nie jestem jakoś zbytnio do tego, ci powiem, bo nigdy o tym nie dbam jakoś zbytnio. Aczkolwiek, nie wiem, mogłoby to być na pewno ciekawe, nie? No Bo tak, nie ma tak. zbytnio tak dużo. Tak jak wiem, że tam niektórzy policjanci na TikToku się No udzielają i tak właśnie. dalej, ale strażaków na przykład nie widziałem. Ale policjanci tak A się na bejtują. przykład, dzięki Policjanci. temu No. dowiedziałem, że jak są te takie na sufit, na tym, na, właśnie na suficie, co mieliśmy w biurze na przykład, Ale te, jest co tu. deszczownice takie, No. to że to się nie odpala na to, że się alarm włączy, tylko że na ciepło to się odpala po prostu. Tak? Więc wtedy co się sraliśmy, że wapowaliśmy w biurze i by się odpaliło, to by się nie odpaliło, bo to musi być na ciepło. A jakbyś klimę odpalił i na full gorącą do góry, to co? By się odpaliło? No to chyba nie, no bo tu musi się rozbić taka ampułka tam jest i ona się rozbija. Okej. Od tego Okay. ciepła jakoś. Czy w swojej, A że co z tak. tymi policjantami mówię, by się przerwałem, A, no to. A, sorry. dobra, bo zapomniałem, właśnie miałem dwie w ogóle No. rzeczy w głowie. A ci policjanci bejtują strasznie, bo jest takich dwóch policjantów, braci chyba, i oni mówią tak: zatrzymaj się, tu policja, nie przewijaj dalej. Oni tak robią, proszę się zatrzymać, tu policja. Ja mam takie, o kurwa, dobra, ręce do góry. Ale ten, dobra, to chciałem, bo jestem ciekaw tego też, czy w tej całej swojej karierze, 4-miesięcznej, bo mówisz 4 miesiące, tak? Zdarzyło ci się już jakaś akcja, która była dosyć mocna, taka w sensie, że mocna rozumiem, że trochę hardkorowe zdarzenie. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, ogólnie, tak jak ja teraz pracuję na tej stoczni, to zazwyczaj za dużo się nie dzieje, co nie? No właśnie, bo to strasznie to Bo raczej to tak. jest spokojnie, ale powiem ci tak, że jak już coś się zrobi, coś się wydarzy, no to już jest dość poważnie, nie? I na przykład ostatnio mieliśmy sytuację, że
tak jak no, dźwig po prostu transportował jakąś blachę. I pod Hmm? tą blachą, ta blacha miała gdzieś tam iść na statek i pod tą blachą ktoś spawał. No i ta blacha niestety spadła, nie? No i Okej. można się tam domyślić, co się wydarzyło, co nie? Więc to tak naprawdę zależy od dnia. Nie zdarza się to jakoś mega często, co nie? Ale na mojej zmianie tak naprawdę no nic poważniejszego się jeszcze na ten moment nie wydarzyło. I na szczęście, Na oby szczęście, się no nie tak. wydarzało dalej, tak. No. Ale to w sumie jakby nie patrzeć, czyli to nie są tylko zdarzenia odnośnie pożarów, ale też właśnie takie przypadki, gdzie coś się zawali lub coś, jest jakiś zawał, bądź coś, nie wiem, się zaleje i tak dalej. To są takie tego typu rzeczy, Tak, tak? tak, tak. No Okej. Okay. jakby to jest interwencja, wiesz, pod każdym możliwym względem tak naprawdę, nie? Ja jestem na tej stoczni od tego, aby zapobiegać głównie, nie? Ale mamy tak samo oddział, który po prostu siedzi i czeka tylko i wyłącznie, aż właśnie odwali się coś grubszego. Ja wtedy do nich dzwonię i oni interweniują. Więc to jest jakby też tak podzielone na dwa segmenty. No a ja jestem głównie od tego, żeby zapobiegać. Ale to jest przerąbana robota, bo siedzisz, no i tak, no nic, chill, dzisiaj No chill, jutro chill, pojutrze chill. tak, no Czyli to nagle jest pewnego dnia jest, nie? tak, No tak. To tak, jest po części losowe taka takie, sprzedaż nie? czasu też, nie? No. Jakby nie patrzeć. Nie da się tego zaplanować. Ja też teraz właśnie skojarzyłem, jak to powiedziałeś, bo mi się przypomniało, że kiedyś miałem remis ze strażacką obok domu, tam w Bielsku jak mieszkałem. I ona bardzo często wyła, ale głównie jak były deszcze. To wtedy jak właśnie coś lało Właśnie bardzo mocno. z jakich powodów to wyje? Bo to u mnie też często bardzo, też miałem niedaleko remizę i też wyła często No bo dość. to jest chyba tak, że mieszkają osoby z tej ochotniczej straży. Znaczy, ja tak rozumiem, może zaraz nam powie Wiśnia, ale mi się wydaje, że to jest tak, że ochotnicy mieszkają obok i słyszą tą alarm, to idą, nie? Nie wiem, może. No, ogólnie to tak. Właśnie jakby po części to tak wygląda na ten moment. Jakby tak samo przystąpieniem do tego SP był wymagane, tak, żebym mieszkał w miarę blisko, jakby nie patrzeć. Miałem do tej OSP tak z 3 minuty autem, coś takiego. No i to jest jednak wymagane między innymi i tak naprawdę ta syrena trochę też odchodzi już w zapomnienie, bo No tak. teraz zostały wprowadzone aplikacje, które powiadamiają cię po prostu, nie? O. Jak coś się dzieje, Zajebiste w to sumie. Czyli tak, teoretycznie jest to. opcja, że nie wiem, jest sobota, grasz sobie w LoL'a, siedzisz na Discordzie z ziomeczkami i nagle dostajesz tyrydy i musisz lecieć tam na akcję, czy Tak, coś no takiego? Tak. właśnie w jakich sensie jakby w jaki sposób tam musisz być dostępny, dysponowalny w tym, jak dostaniesz powiadomienie? Masz jakieś godziny tego wyznaczone, coś takiego? Że Znaczy w 24 na dobę OSP? dostępność, czy jak to wygląda? Nie, nie, nie. No jakby OSP, tak jak się rozwija ten skrót, że to jest ochotnicza straż pożarna, jakby nie patrzeć. I po prostu masz czas, no to deklarujesz się, że przyjedziesz, tak? Jesteś zajęty, no to po prostu nie przyjeżdżasz. Ja teraz akurat w tym OSP nie działam zbytnio, no bo nie dość, że studia, to jeszcze no, pracuję tam weekendami. To nie mam zbytnio czasu, tak żeby tam uczestniczyć w tym. Aczkolwiek, no mówię, to wygląda tak, że deklaruje się odpowiednia ilość osób, dostaje się powiadomienie, czy na pewno ma się przyjechać, czy na przykład ktoś nas nie wyprzedził, tak? Bo jest wymagana konkretna ilość osób, bo na każde tam zdarzenie jest wymagana konkretna ilość osób. To mi się kojarzy I jak kolejka w CS, jak tak. się ten cyk, 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 że kolejka się zapełnia i 10 osób No, potrzebne. trochę tak. Można tak powiedzieć, no. Ale też. kto wozem jeździ strażackim jest też osoba wyznaczona do tego? No bo to nie każdy może, nie? Chyba takim No tym. nie, każdy nie, no tam wiesz, musisz mieć osobne prawo jazdy, nie? Do tego No, no, specjalne. Znaczy, to nie jest specjalne, tylko to jest po prostu tam na ciężarówki i na wszystko, nie? Tylko no. A ty słyszysz jakiś ktoś musi kurs na mieć to to, prawo nie? Żeby jazdy. ta osoba wiedziała, jak się zachować na drodze w przypadku zatorowań i tak dalej? No, stawiam, że też musi być takie coś, na pewno. No, więc pewnie też musi być. Też pewnie bardziej dostępna ta osoba musi być, I jeżeli. też zapytam, bo Tak, mi się tak. kojarzy. Bo teraz tak, to jest dosyć ciekawe, bo akurat jeszcze chyba na kanale nie ma, ale 2 dni temu mieliśmy żołnierza, naszego znajomego. I on też był z ochotniczej, jakby w sensie, że on tam sam z własnej woli poszedł do tego wojska. I dostawał za to pieniądze, więc jakby chciałem zapytać, czy jak ty jesteś na ochotniczej straży pożarnej, to jest płatne normalnie, tak? Tak. No ogólnie mamy tam 30 zł na godzinę Znaczy, nie i pytają to o się. szczegóły, to już szczegóły mi nie, tylko chciałem zapytać się, bo to wiesz, jak słyszysz ochotnicza, to brzmi trochę jakby to było takie praca, Tak, jakby. jako wolontariat, nie? Bo bardzo często jest tak, że właśnie jakieś tam takie wolontariuszowe No to rzeczy brzmi, ale jest to się za płatne, nie? friko robi. Ja nawet No kiedyś ja byłem ogólnie. wolontariuszem, O. ale w Ja kościele. czy.
Nie, na tace zbieram. Nie, ja ci powiem, zaraz ci powiem, jak dokończysz, bo chciałem coś powiedzieć. Przerwałem, to ci powiem, o co chodziło. Znaczy, no ja ogólnie idąc tam tak samo, sam nie wiedziałem nawet w ogóle, że to jest płatne teoretycznie, nie? Aha. Więc, no, nie wiedziałem o tym, a dopiero potem tak się dowiedziałem, że rzeczywiście tam no od każdej jakby... No to w sumie z wojskiem też dużo ludzi myśli, że nie jest płatne, nie? Tak jak co mówił ten. Ale to inaczej, w przypadku wojska oni tam mają wyżywienie i nocleg. Wy pewnie macie tylko płatne, nie? Nie macie tam wyżywienia ani noclegu, nie? W tym. Znaczy, no chyba, że śpicie na tym. Nie, no tam, wiesz, to bardziej jest tak, że no... Nie mamy konkretnych godzin pracy, nie przychodzimy, powiedzmy, że jesteśmy od 8 do 20, tylko, wiesz, jest tak, że jest syrena i my jedziemy, nie? I to na tym polega tak naprawdę, no potem, ale to wiesz... w OSP, a w tej stoczni, jak robisz, to jak tam to wygląda? Właśnie chciałem zapytać się, jak wygląda taki typowy dzień w stoczni. No to w takim razie, no typowy dzień w stoczni, no... Mam... Zmiany ogólnie tak, że mam od 6 do 18 albo od 18 do 6, ja głównie siedzę na nockach. Przychodzisz tak naprawdę, sprawdzasz na jakim statku jesteś. Wchodzisz, przebierasz się tak naprawdę, idziesz na statek. Na statku akurat mamy takie restrykcje, że musi być konkretna ilość gaśnic. Musi być poprowadzona, musi być podprowadzony wąż strażacki, tak, z wodą, musi być wypełniony. Musi być syrena w razie co, musimy wiedzieć, gdzie ona jest. No i tak mi się wydaje, że to tyle wszystko z głównych rzeczy, nie? Musimy zlokalizować, gdzie są wykonywane prace, bo jest coś takiego jak biuro kierownika budowy. Tam są wypisywane jakby wszystkie zezwolenia na budowę. Sprawdzamy tak naprawdę, jakie są prace wykonywane danego dnia, nie? Gdzie one są wykonywane i czy one są niebezpieczne, czy właśnie spawają, czy na przykład tną, albo cokolwiek, czy to jest po prostu jakieś sprzątanie. No jeśli to jest praca pożarowo niebezpieczna, tak, czyli gorąca u nas, no to będziemy najprawdopodobniej tam po prostu trzeba siedzieć, tam trzeba sprawdzać, przynieść im gaśnicę w konkretne miejsce, żeby ta gaśnica była centralnie obok nich, jakby coś się wydarzyło. Aha. Musimy, i podpisujemy tak samo zezwolenia, nie? Na pracę. Okej, okay, bo ja trochę to wziąłem przez pryzmat tego, jak mój ojciec kiedyś pracował w szpitalu, bo mój tata pracował w szpitalu na monitoringu, ale to była taka na parterze, taka kanciapa, czy nawet w piwnicy, taka kanciapa, gdzie oni siedzieli po prostu i mieli monitoring, ale nie, że kamery, tylko mieli monitoring odnośnie sprzętu całego. I jeżeli coś się psuło, to im się świeciła na przykład lampka i oni musieli iść na 8 piętro, tam gdzieś do jakichś tam drzwi, bo tam coś jest zepsute. I tam szli. To właśnie tak mi się kojarzyło, że wy macie tak, że macie jakby kanciapę, pomieszczenie, w której siedzicie i macie, nie wiem, jakiś system i na przykład widzisz, że pali się lampka w statku C, rząd ten i biegniesz tam i zobaczysz, co się stało. Ale to widzę, że ty mówisz, że bardziej jeżeli oni jakąś pracę wykonują, to was wzywają, żebyście wy byli przy tej pracy, tak? Że jakby coś się tam stało. O to chodzi. Znaczy, tak, teoretycznie powinniśmy być cały czas na statku, cały czas właśnie monitorować tam, gdzie są wykonywane właśnie jakieś prace spawalnicze albo coś takiego, żeby od razu, jak coś się dzieje, być wezwanym, co nie? Czyli... A czasem się zdarza i tak, że no, ktoś inny najpierw wykryje pożar, tak? I powiadomi na przykład tam dyspozytornie i wtedy dostajemy informację, żeby się tam przenieść. Okej, okay. I to nie, w sensie na zewnątrz jesteście, tak? Cały czas na burcie, na burcie to się mówi? W sensie na statku, tak. W sensie to też zależy, nie? Bo jak zdarza się i tak, że jest statek, na którym nie są wykonywane prace, ale po prostu ktoś musi być, żeby... No, po prostu musi być, tak? Takie są wymagania, że musi być strażak. No to my siedzimy wtedy w tych budkach tam kierownika budowy, co nie? I tam po prostu sobie siedzimy i tyle w sumie musimy robić. Bo żadne prace nie są wykonywane. Czyli to jest bardziej chillowa praca, tak? W sensie long termowo patrząc, jeżeli nic się nie dzieje, nie? No bo jeżeli to jest chillowa. Się coś już odwala, no to masz... No właśnie, to jest też tak do czasu, nie? Ja naprawdę, no póki co mi się nic nie zdarzyło, no to najwidoczniej, nie wiem, może dobrze wykonuję swoją pracę po prostu. No właśnie. Ale, no mówię, głównie to jest praca taka, że no przychodzisz i trochę sprzedajesz swój czas, co nie? Musisz doglądać, musisz sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, ale głównie no to no tak, tak jak mówię. Takie bezpieczeństwo po prostu. Tak. Tak, no. A była jakaś rzecz, która cię zdziwiła w tej pracy? W sensie, że miałeś takie, że spodziewałeś się czegoś innego, a nagle się okazało, że coś tak nie było innego. Na przykład, nie wiem, w statkach, w ludziach, w systemie działania tej stoczni. Wiesz co, chyba głównie w ludziach, bo jeśli chodzi o to, to no, sama atmosfera stoczni, co nie, to jest taka, że większość osób tam jest koło 40, po 40, co nie. Tak samo jak... Tak.
są strażacy u nas, ci prewencyjni, no to w większości to są na przykład emerytowani żołnierze. Okej. Tak, i to jest bardziej taka społeczność. I w sumie podejście takie, wiesz, bo ja mam 19 lat tak naprawdę. Nie widziałem jeszcze nikogo w takim wieku tak naprawdę. Może spoza jedynie właśnie straży, pojedyncze osoby się zdarzały, ale tak to głównie są osoby starsze ode mnie. I w sumie tak podejście do mojej osoby. W ogóle czegoś innego się spodziewałem, a naprawdę atmosfera jest mega w porządku. Nie spotkałem się z żadnymi takimi, wiesz, gorszymi doświadczeniami. Może jednym tylko, ale to taki. No, tam ze strażakiem takim jednym miałem taką sytuację średnią, ale tak poza tym to Jak naprawdę. chcesz, możesz opowiedzieć, jak nie chcesz, to nie. No właśnie nie wiem, bo to też jest takie, wiesz, nie jestem No, to pewny nie, nas do. nie namawiamy, nie? W sensie, Nie, tak. jeżeli No. śliski temat, to po co chcesz sobie szkodzić? No, też tak A myślę to jest właśnie. się trochę pokrywa z tym, co ja kiedyś słyszałem. Nie wiem, na przykład, czy ty, Co Arek, o tym słyszałeś? słyszałeś, Co że słyszałeś? w tym momencie, jakby inaczej, w latach 80., 90. i początki lat 2000. Bardzo mocno stawiało się na pracę w zawodzie, pracę fizyczną. Potem, No jak te trochę tak. osoby Ja chciałem być dorosły. strażakiem wtedy, bo oglądałem strażaka sama, kurwa, i tak chciałem być strażakiem, że chuj. Ale widzisz, A później jakoś to minęło. jak te osoby dorosły i stały się rodzicami, to zaczęły do głowy swoim dzieciom jakby tłuc trochę, że ucz się, bo będziesz musiał pracować ciężko. I to Tak? Nie spowodowało, że wiem. nasze pokolenie, w którym my żyjemy, czyli lata 2000, i dalej, jest bardzo dużo osób, które Może tak. pracują umysłowo, a jest bardzo mało osób, które pracują fizycznie. I teraz, jak wtedy był popyt na osoby umysłowe, powstała masa osób umysłowych, tak teraz jest popyt na osoby fizyczne. I podobno jest bardzo dużo pracy. Wiem, że mój kuzyn na przykład jest stolarzem i ma zajebiście dużo roboty. A ma, nie wiem, 19 lat, 18 Spawacze też i. słyszałem, że mają dużo. Tak. Na Bo jest przykład. bardzo mało młodych ludzi. I teraz to się właśnie pokrywa z tym, co powiedział Wiśnia, że. Mogę mówić Wiśnia? W ogóle bym nie zapytałem sobie. No masz taki nick na Discordzie. Tak, bo w sumie no, każdy do mnie mówi Wiśnia, więc tak może Okej. być. No więc jakby to mi się trochę pokrywa z tym, co mówi Wiśnia, że faktycznie tak coś w tym może być, bo wszyscy moi znajomi. Że starsi ludzie pracują tylko tam, Tak, tak? ale teraz przekmij sobie. Wszyscy. Znaczy, ty mówisz, że masz strażaków, ale jak ja sobie przekminię, to wszyscy moi znajomi pracują umysłowo. Nie mam nikogo, kto pracuje fizycznie. Ja mam dużo właśnie, co fizycznie raczej No właśnie ja pracują. nie mam. No ja mam. I. No i wydaje mi się, że w tym momencie będzie właśnie bardzo duży popyt i w cenie jest pójście do zawodówki, czy do jakiejś innej szkoły, która uczy się No tak, no zawodu. będzie się to bardziej opłacać Że finansowo, tak nie? powiem, fizycznego, bo to też już idzie w parze z zarabianiem tak samo jak praca umysłowa, która kiedyś przodowała, jeżeli chodzi o zarobki, a teraz się okazuje, że jednak brakuje pracowników fizycznych i potrzeby jest tutaj osobom niepotrzebne. No trochę tak. No. A jakie plany na przyszłość? W Właśnie, sensie, wiążesz czy z tym stażujemy? dalej, z tym byciem strażakiem, czy tak tylko przejściowo sobie to robisz? Czy wiesz co, na ten moment nie mam jeszcze obrane tak naprawdę konkretnego planu na siebie. Studiuję póki co. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem na A drugim co roku. studiujesz? Transport i logistykę. Oho. Jakby. Fajnie by było coś potem robić w tym zawodzie, ale bardziej chciałbym polecieć coś międzynarodowo w tym kierunku, jeśli Aha. już, żeby wykorzystać język angielski na pewno. A co do No straży, spoko. zobaczymy, nie? Tak naprawdę, czy jedno drugie wyprze, czy dalej będziemy cisnąć w tym kierunku, tak jak mówię teraz, nie? Chciałem kiedyś jeszcze coś popróbować, parę innych rzeczy, tam na przykład z muzyką, cokolwiek, ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ale póki co do tej straży nie chcę się jakoś przywiązywać, fajna praca. Na pewno dla studenta, bo kiedy chcę, tak naprawdę mogę iść. Bo o tym w sumie nie rozmawialiśmy, to No właśnie. mogę tak No naprawdę tak. z dnia na dzień zadzwonić, że na przykład no tego samego dnia, nawet o godzinie około 10 zadzwonię do dowódcy zmiany, czy mogę dzisiaj przyjść na nockę, czy jest zapotrzebowanie. I mówi, że tak, przychodzę na godzinę 18 tego samego dnia i mam pracę, nie? No, to widzę, że Fajne. spoko to łączyć ze studiami, to git. No, to Ej, jest tak naprawdę to idealna jest git sprawa, nie? robota, robisz sobie kiedy No. chcesz. W sumie No. tak. A to jest normalnie zatrudnienie na umowę o pracę? Czy to jest takie różnie To jest bywa? zleceniówka to jest, nie? Zleceniówka, okej. No tak. Ej, to ma Także no sens, mówię, jeżeli no. chodzi o studia, faktycznie.
No, to jest idealna sprawa moim zdaniem, bo nie jestem tak naprawdę przywiązany do czegoś, nie muszę konkretnego dnia iść do pracy. Jeśli nie chcę tak samo, to mogę zawsze odmówić. Więc to jest świetne No akurat. bo większość osób, będąc na studiach, szuka takiej roboty, właśnie, która się stricte kojarzy z tym, że można sobie przyjść, kiedy się chce. Nie wiem, dużo jest Uberowców teraz, dużo jest właśnie zlowo, No, ludzie no większość jeździ. pewnie idzie do jakichś kawiarni, kelnerzy i No, tak dalej, nie? a się okazuje, że można też takie zawody właśnie wykonywać, nie? I to też jest ten. Ale nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że to jest stricte zmiana, kiedy Tylko trzeba tu przyjść. też musisz trochę, wiesz, z buta nie dostaniesz tej roboty, nie? Tylko No, to właśnie, szkolenie. jak mówił ten Wiśniarz, że musisz, no właśnie szkolenie, nie? Przejść. No. Więc to też trochę trzeba wcześniej sobie o tym pomyśleć. Prawda. No, to prawda. A ty, Areszku, czemu chciałeś być strażakiem? No bo oglądałem Strażaka Sama, człowieku, i tam podobało mi się i chciałem być strażakiem. A ja nigdy nie miałem w przeszłości takiego, Że nie że... chciałeś być jakiegoś taki Nie, dziecięcy nie miałem zawód? Nie zawodu, nie miałeś miałem takiego zawodu. ten? Wiście, miałeś wcześniej zawód jakiś? Gdzie? Ja nie miałem wcześniej nic wymyślone tak naprawdę. Zawód dla Jedynie z tą leniwców. piłką, Znaczy to nie? taki Taki dziecięcy, nie? Wiesz, masz kurwa 8 lat i chcesz sobie taki zawód wykonywać. Ja wcześniej chciałem strażaka, a później chyba iluzjonistą chciałem być. O kurwa, Iluzja zapuszczona. No bo byli jacyś ten, kurwa, Copperfield i tak dalej w telewizji. To Magneto. mówię, ale fajne. A był taki koleś, co robił taki program na Polsacie. On taką maskę Jaki? miał i No nazywał się. był, no. I pokazywał, jak sztuczki się robi magiczne. No, było coś takiego. Że to skam jest. I był No, też pokazywał, jak koleś, to się robi, nie? który miał program, który się nazywał Mindfreak, czy Mind Freak. Mind Freak, chyba. I on miał takie długie włosy i on takie pojebane iluzje robił, że na przykład latał. I No, to był było skam coś podobno, takiego. to był straszny skam, i to tylko w telewizji było, a na No żywo pokazano, tak. to było mega gówno. No tak, tam były jakieś plany duże A ja całe, takie wierzyłem w porobione to, pod jak byłem to. mały. Ja Ja wierzyłem w też. to. Mi się wydawało, że ten, że to prawda. Dawaj jakiś temacik, Wiśnia. Właśnie nie wiem, czy jeszcze coś o Co tym jeszcze, o byciu co chciałeś strażakiem zapytać? gadać, czy... Bo ja się szczerze mówiąc, nie przygotowywałem w żaden Ja też się sposób, nie jak nigdy. przygotowywałem, bo się nie przygotowujemy do tego, więc nie mamy kurwa Więc zestawu zastanawiam się, pytań, o co mogę o co zapytać warto strażaka zapytać. jeszcze. Czy ja mogę jeszcze powiedzieć, że na fejmie kiedyś pracowałem? O, właśnie, to O! pisałeś. Tak. O, to też ciekawe, ale przy której edycji? Nie wiem, która to była. To było na Ergo Arenie w Aha, Trójmieście. okej. Ale też Okej. byliście wezwani jako ta ekipa, Nie, 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 czy właśnie coś zupełnie ja nie innego? byłem właśnie jako strażak, Aha. tylko ja wnosiłem klatkę dla Murańskiego. O No. Tą klatkę rzymską, nie? Aha, i to Co tam jest? przykręcaliście to, co tam, ten? No Czy... my wnosiliśmy tą całą tą Aha, klatkę, ona była zrobiona z okej. czterech części Bo czy my z pięciu, nie? byliśmy też na miejscu w W Krakowie Krakowie i i to też też robi tam tą klatkę. budowali, to z pół godziny tam No. to nosili i robili to, no. No to właśnie od tego byłem i potem jeszcze tam demontaż tak naprawdę, nie? Jakbyś, Śmieszna kurwa, przygoda tam. to jest najlepszy Kurwa, wpis do klatkę CV, dla czemu tego nie Murańskiego. powiedziałeś od razu, że klatkę dla Murańskiego wnosiłeś, to jest piękne. No, tak też było. No nie no, jakby, jeśli chodzi o samą pracę, no to fajna sprawa, nie? Bo tak naprawdę przeszliśmy sobie szybciej do tej Ergo Areny. Mogliśmy iść do Media Roomu normalnie. Tam sobie zostawiliśmy rzeczy. Tak naprawdę rzucili nas na trybuny i czekajcie, nie? Czekajcie, aż będzie walka. No. Okay. A to Byliśmy tylko tam było. przygotowani trochę szybciej. W sensie, jak to się stało w ogóle, że trafiłeś? Ogólnie, no, też miałem dużo wspólnego z jakąś organizacją imprez, składaniem scen, rozkładaniem scen, co nie? Demontażem. I często na jakieś imprezy no, w tym stylu chodziliśmy tam z kuzynem, bo sobie z kuzynem ogarniamy takie roboty zazwyczaj. Jednorazowe. No to jest też fajny sposób zarobku, tak jeszcze odnosząc się właśnie do tego, co mówiliśmy wcześniej. No i jakoś tak się stało, że właśnie chyba poszło od Gdyńskiego Centrum Sportu jakieś info odnośnie roboty, jeśli dobrze pamiętam. Nie chcę Czyli ty nie skłamać, ale wiedziałeś możliwe, że jeszcze to wtedy, że właśnie... to będzie fame? Nie, wiedziałem od razu, nie? A czy oni Że w właśnie... ogłoszeniu już dali, że to będzie fame? A czy to nie jest w ogłoszeniu, wiesz co? My po prostu mamy tam takie znajomości, że ktoś wcześniej się ogłaszał Aha. i potem to jest przekazywane dalej, wiesz, od ludzi, którzy organizują te wszystkie rzeczy i oni przekazują sobie te numery, jeśli kogoś potrzebują. I tak naprawdę, wiesz, to z osoby na osobę przechodzi i koniec końców dochodzi do ciebie, na przykład, czy ty chcesz jutro pracować na fejmie, nie? Aha, okej, okay, w ten sposób. No,
co, dostaliśmy właśnie info, że jest taka sprawa, że musimy wnieść tą klatkę i potem demontaż ogólnie całego tam, wiesz, całej sceny. No i wnieśliśmy tą klatkę tak naprawdę i tam jeszcze przed mogliśmy obejrzeć parę walk. Na VIP-ie normalnie siedzieliśmy. To była ta klatka, w której Morański ugryzł tego? Tak, chyba jeśli tak, dobrze pamiętam, to tak właśnie, no. I to były dwie walki chyba. Nie, to była chyba... Nie, to chociaż... później były, właśnie na tym, co my byliśmy, były dwie. Tak, to była jedna. Nie, nie pamiętam, z kim on walczył dokładnie, ale... Walczył z dwoma ojcem i synem, to nie było? A, to było nie, to nie było to, to nie było to. Czekaj, z kim walczył Muren, jak go ugryzł? Bo później ugryzł. Jeszcze... Z Tańculą, Tańculą wypierdolił. Ja gryzak. A to też spoko robota jest właśnie przy składaniu ten, tylko ja kiedyś się bardziej też interesowałem właśnie tym i też myślałem, czy by tego ten nie robić, ale to było składanie i rozkładanie właśnie scen do koncertów bardziej, jak są na przykład trasy koncertowe, to w Ameryce jest dość popularne, to się chyba roadies nazywa taki ten zawód, czy coś takiego, że właśnie jeżdżą w trakcie, jakiś artysta ma trasę, to jeżdżą sobie, jeździ cała ekipa właśnie i w różnych miastach składa i rozkładają scenę, nie? To też jest fajne. No to ja też podobnym czymś robiłem, no. Jakby nie patrzeć, tam na openerze na przykład demontowaliśmy jedną scenę konkretną. Aha. To jest no, fajna sprawa. Różnie się zdarzało, miałem tak samo iść na koncert Coldplaya, to było bodajże chyba w Warszawie, mieliśmy też montować, demontować, to była robota tam na parę dni, ale koniec końców mi nie wyszło. Okej. No ja na przykład mam znajomego, który też pracuje w tej branży, właśnie w rozkładaniu... koncertowych stronie. Wydarzeń, techniczna strona, tylko że on jest akustykiem. I to też jest ciekawa praca, bo jeździsz i wiesz, dbasz o te wszystkie częstotliwości, żeby to dobrze brzmiało, no tak, i dbasz tak. o to, żeby chłopaki rozłożyli sprzęt. No ale to jest ciężka robota, ja wiele razy widziałem na jego Instastory, że jest jakiś festiwal i oni śpią tam kurwa na tych scenach, po prostu w hamakach na przykład, nie? Rozwijają sobie hamak no normalnie tak. na tym, między strażami coś śpią tam, żeby sobie ten odpocząć. No tak, bo to często jest, wiesz, kurwa, dzień wcześniej przyjeżdżać, następnego dnia, bo nawet tego samego musi być rozłożone już, nie, pod koncert. Stary, 3 dni pod rząd festiwal na przykład wtedy jest. No właśnie. To pomyśl sobie. Więc jest w chuj roboty przy tym. No pewnie, że tak. No plus jakby ogarnięcie takiej hali, żeby to wszystko dobrze ze sobą brzmiało i dobrze ze sobą działało, to jest masa pracy. Ale to Wiśnia, jak mówiłeś, że ten, że kilka razy też miałeś tam okazję właśnie te przy koncertach robić, czy coś rozkładać. To jest jakaś agencja, w której jesteś, czy skąd to masz te zlecenia? Wiesz co, tam to też w sumie, tak jak z kuzynem sobie ogarnęliśmy tą robotę na fejmie, to też jakoś tak przy okazji, od człowieka do człowieka to wychodziło, że ktoś dostawał telefon. Tak samo byłem na jednej grupce na Facebooku i tam akurat konkretnie z jednym gościem się dogadałem. Aha, w ten sposób, okej. Okay. I tam zależy od jakiego eventu tak naprawdę, nie? Były różne eventy tak naprawdę i czy jakieś koncerty są i to w sumie głównie chodzi o montaż albo demontaż scen, jakieś zwijanie kabelków, rozwijanie, nie? Taki po prostu ręce do roboty, nie? No. Co jest bardziej opłacalne, jeżeli chodzi o zawód pracy? W sensie pod względem finansowym co się bardziej opłaca? Nie pytam o dokładne koszty, kwoty, ale po prostu co więcej jest bardziej dochodowe? Bycie strażakiem czy rozkładanie tych scen? Definitywnie pod względem i tak naprawdę wysiłku i pod względem zarobkowym to strasznie jest bardziej opłacalne. No też tak myślałem no właśnie. Tak właśnie tam pewnie masz swój roboty, jakbyś to full time robił, to dużo jest roboty przy tym. Szczególnie, że jest sporo wydarzeń też, jakby więc okazji do pracy przy tym też jest dużo, więc ale cięższa to na pewno. Z tymi wydarzeniami akurat to jest tak, że ty po prostu siedzisz, wiesz, o konkretnych godzinach też. Zazwyczaj często to są godziny nocne, że przychodzi się na przykład o godzinie 22 właśnie, no tak. a kończy się koło godziny 6 i cały czas, wiesz, jesteś w gazie, cały czas no tak. coś przenosisz, a tak samo potem jest bardzo często ładowanie na auto tego wszystkiego, a to trochę waży jednak, jest grupa powiedzmy tam 5 do 10 osób i musicie załadować jakieś tam case'y, które są nie dość, że drogie, to jeszcze ważą swoje. No ja widziałem, to właśnie wozy transmisyjne Fejmu chyba, to pojebane jest, ile tam jest kurwa sprzętu poładowane i tak dalej. No to na pewno, To jest chuj tego ogarniania. Nie, no to... A to jest ciekawe, bo to się nie, wiesz, jako widz nie widzisz tego, nawet będąc na koncertach, czy właśnie ten Fejm, czy coś, nie widzisz tego backstage'u, a to jest tyle roboty, że to chuj, nie? Za tym i tyle ludzi, którzy tam przy tym pracują. Stary, ale to nie tylko... Ludzie, którzy pracują w dzień wydarzenia, ile jest roboty przy organizacji takiego wydarzenia przed samym wydarzeniem. No tak, w ogóle cała koordynacja tego, nie, żeby to spiąć jakby czasowo. Ja pamiętam, jak w ogóle.
Pamiętam jak w 2018 roku albo 17. Właśnie, bo ty chyba też miałeś jakieś doświadczenie z tym, Dawid, nie? Że jakiś w 2017 meetup takiego, robiłem meetupa. Robiliśmy go chyba w 11 osób czy 14. Kurwa, to mało chyba. No mało, pewnie, że tak. Całego, ale nie rozkładaliśmy sceny akurat, bo to była już ekipa techniczna, ale... Okej. W 14 osób zrobiliśmy meetupa w Krakowie. Tego, co był w Tauron Arenie. I na przykład, nie wiem, prosty przykład, że widziałem na monitorze, jak ziomek, mój ziomek montował taki jakiś baner i mówię do niego, co ty kurwa montujesz, co to jest? I on tak mówi, że a, zobaczysz. I to było takie coś było, że to była taka rozdzielczość popierdolona, że to było takie wąskie, a rozciągnięte tak na kurwę na monitorze. Ja sobie myślałem, co to tu chodzi, nie? I potem idę na to wydarzenie i patrzę, a to był ten telebim, co jest dookoła w ogóle, kurwa, tej Tauron Areny. To tak napierdalało, ten. Aha, kurwa. No i właśnie to są takie małe rzeczy, na które nie zwracasz uwagi. Zobacz, masz telebim na wydarzeniu, który jest na hali. No. Jakby, no i nie zwracasz uwagi na to, że ktoś musiał to przekminić, przygotować. No tak. Ktoś musiał dopasować kolor świateł, zamówić te światła, zamówić samochody, stoiska, ogarnąć ludzi, ogarnąć ochronę, wykupić no, samo miejsce, nie? Że tam, żeby to się wydarzyło w tamtym miejscu, jest przerąbane, żeby to zabukować, bo to jest popularne miejsce. No tak, to jest czasowo. I jeszcze wiesz, elektroniczna sprzedaż biletów, obsługa, tragedia. No tak. I jeszcze, żeby to się zwróciło, i jeszcze, żeby wiesz, miało to sens, i żeby to było ciekawe wydarzenie. Wydaje mi się, że w tym momencie Fame, jeżeli mam być szczery, bo meetupy kiedyś miały sens, ale dzisiaj już chyba meetup nie miałby sensu, mi się wydaje. To nie, jest, że chyba nie miałby. Wydarzenie, na którym przychodzisz, żeby spotkać się z YouTuberem, nie miałoby sensu na tyle, że jest już Fame, i Fame trochę już to wyparł, mi się wydaje. No trochę tak, no ekipa chyba swego czasu robiła jakieś wydarzenie swoje, ale to widzisz raz tylko zrobili, nie, więc to tak. Mam pytanie, Wiśnia, do ciebie, jako widza. Tak? Pewnie oglądałeś Fame, pewnie nieraz. Tak, no. I te wszystkie inne gale, nie tylko o Fame mówimy, mówimy o High League'u, o Prime'ie, o tak dalej, nie? Mhm. I oglądasz dalej? Wiesz co, oglądam, to fakt, ale no widać na pewno, że jest różnica, że już tak naprawdę, tak jak był popyt na to przez cały czas, przez ostatnio parę lat tak naprawdę, tak teraz no mam wrażenie, że to już tak trochę bardziej odchodzi na bok, co nie? Już nie wiem, co by musieli zrobić, żeby bardziej... właśnie ostatnio, że tak i tak to się ogląda, tak czy siak, bo no się ogląda w taki sposób spędzenia czasu ze znajomymi, tak, czy coś po prostu z obejrzenia, ale też nie ma już takiego czegoś, że o kurwa, ale się jaram tymi walkami, tylko to tak oglądasz, bo oglądasz po prostu. I kiedyś było tak, że się mówiło, o, za dwa tygodnie jest Fame, bo o, za tydzień jest Fame. A teraz jest tak, że mówisz do niego, ty, dzisiaj jest High League. Co kurwa, dzisiaj jest High League? No kurwa, jest dzisiaj takie... jest High League. No, to siedzisz i oglądasz na Discordzie. Się nie wysilasz, żeby kurwa się spotkać, tylko na Discordzie to oglądacie. I grając w jakąś grę, po prostu leci w tle i oglądasz to, nie? No. Też mi się wydaje, że już nie ma chyba takich osób, które zbudowałyby u nas taki hype i byśmy powiedzieli, o kurwa, ale zajebista walka. No pewnie będą kombinować coś w przyszłych latach, ale żeby to faktycznie takie było, takiego, ale... Nie ma już takiego... Nie no, dałoby się jeszcze skombinować, tylko pewnie to jest większy problem skombinować takie zestawienie, nie? Albo szczerze, albo co zostawili je kurwa na jakiś coś, jak już będzie taki upadek, to może wtedy... Ale coś... naprawdę szczerze mówiąc, jakiekolwiek wydarzenie jeszcze by cię z tobie zrobiło... No nie wiem, teraz nie mam nic w głowie konkretnego, nie? Ale pewnie by coś mogło się zdarzyć, no. Mi się wydaje, że jakaś skrajność by to musiała być, na maksa taka Blowek skrajność. Kontra Rezi, kurwa. Właśnie nie o to mi chodzi, bo Blowek kontra Rezi też by mnie nie interesował już tak bardzo. W sensie przez to, no, że... No, być ciekawe, nie? Przez to, ciekawsze niż Dubiel Błoński, kurwa. Ja w ogóle mam tak, że bardziej ciekawi mnie konferencja niż sama gala. No. Że jak dla mnie, to oni powinni zrobić pay-per-view konferencję. No właśnie. Oglądasz sobie konferencję i oni na przykład do tej konferencji się wyzywają i z dym, no to wjeżdżajcie w siebie i się biją. I to by było zajebiste, stary. Że co mnie obchodzi jakaś gadka ich i najbardziej mnie wkurwia jeszcze tym bardziej, jak oni jak są jakieś dymy, oni się kłócą i nagle Pawłowski albo Hubert, czy ktoś tam kto prowadzi, mówi: panowie, spokojnie, dobra, przechodzimy do tych. Przejmują, mówi, poza tamci, w sensie, tu jest zajebista akcja, zostawcie to. Nie wiem, czy to jest tak macie chłopaki. No trochę tak, no a później jak już ta gala jest za miesiąc, kurwa, czy dwa, to już zapominasz o tych dymach, co się dzieje na konferencji i już nie ma takich emocji. I nie tak bardzo to chcesz oglądać, nie? No. W sumie. Więc ja uważam, że to było zajebiste,
Gdyby było tak, że wiesz, oni się kłócą, załatwiają sobie tę sprawę, jakby gadają o tym przez pół godziny i zamiast tego face to face'a zrobiliby po prostu ring i by się wpierdalali na te ringi, by się napierdalali. To było zajebiste. No, i bez przygotowania. Albo po prostu jakieś mocniejsze main eventy, bo oni nie mają main eventów jakichś mocnych, mi się wydaje. Bo na przykład do KSW to teraz mam w głowie, że KSW kiedyś się kupowało i oglądało po to, bo był main event, kurwa, Najman Pudzianowski czy ale coś. Ale main event był freakiem. I po to to oglądałeś, nie? Main event no tak. Był freakiem, stary, zawsze. No tak, dlatego miałeś wyjebane w całą galę, ale kupowałeś to dla main eventu i na niego czekałeś, nie? No, powiedzieli, że... A tutaj nie ma jakichś... Te main events są takie, kurwa... Pudziana by musieli wziąć, żeby to było ciekawe bardzo. No. Jakby zrobili walkę Pudzian-Najman kolejny raz, to by było zajebiste. Nie, to te chuja, się... ale to było wiadome już, kto wygra, ale... Pudzian, kurwa, Murański. Nie, no ile tego Murańskiego można? Kto jest dla ciebie najciekawszy wyjebane. Wiśnia, jeżeli chodzi o Freak Fighting? Jaka jest postać, której najbardziej jesteś zainteresowany? Ferrari. Szczerze mówiąc. Ja tak sobie oglądam tę konferencję tak naprawdę i bardziej ciekawią mnie. No to jak która tam walka mnie zaciekawi tak naprawdę, co tam się będzie działo na tych konferencjach, no to potem się wyczekuje tak naprawdę, nie? Ostatnio mnie zaciekawiło, jak właśnie Bomba miał walczyć z Muranem. Nie oglądałem koniec końców. Ale no to, co tam się działo tak naprawdę, to nie powiem. Dość dużo, jak na ostatnie czasy, co tam się dzieje, nie? No i sam fakt Murańskiego znowuż. No tak. Właśnie, a nie macie, że tak, że już... Bo ja mam trochę przesyć już tego Murańskiego, już mi no tak, no już tak jest, no. Znaczy, no teraz no, ciekawe, nie można powiedzieć też, że to nie jest ciekawe, nie? Już, ale to podsumowując, nie wzbudza we mnie tu żadnych takich emocji skrajnych, że już mówię sobie... No już tak, wiadomo. No ale zobaczymy, tak, no. Może coś się kurwa w przyszłych latach wydarzy. Co znowu? No. Będzie ciekawe. Ja tak czuję, jakby to się miało kończyć. Tak Alco Masters powinni drugą edycję zrobić. Na normalnych zasadach. Alco Masters było fajne, to jest prawda. Było fajne, tylko znaczy było chujowe przez to, że dawali im tam jakieś dziwne ale to właśnie przez to, że było padali. Chujowe, było fajne. No właśnie mogło być fajniejsze, jakby dużo wypili, a nie po łyku się kurwa kręcili dziwnie jakoś. To mi przeszkadzało, ale tak to bardzo fajna gala. Ale szkoda, że nam przerywał. Strasznie przerywał stream tam w tak, ten Alco Masters. Stream przerywał, no. Tu chujowego streama mieli. Prawda. Teraz to przypomniałem. Przekmiałem, czemu my to oglądaliśmy na kompie, jak oglądaliśmy na telewizorze i miałem takie. No przerywało, wywalało streama. No i oglądaliśmy na kompie wtedy. No dobra. Panowie, dziękujemy za. Chyba tyle. Dzisiejszą rozmowę. Wiśnia, dziękujemy, że wpadłeś. Dzięki. Życzymy powodzenia w pracy oczywiście. Mam nadzieję, że ci się nic nie stanie. Nigdy w pracy i że nie będziesz musiał pracować. Ty, wywaliło mi. Będziesz mógł sobie siedzieć i patrzeć. Coś ścięło. A, tobie wywaliło. Myślałem, że mi słuchawki się wyłączyły. Mi ścięło? Tak, tak wywaliło tak. Cię. Dobra, to powiem jeszcze trudno. Raz. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał pracować. To znaczy, że siedzę po prostu nie będzie się okay. Nic działo. No. Dobra, dzięki wielkiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Hej, hej. Siema, dobranoc.